Dokładnie rok temu zaczynaliśmy świętowanie na 800-lecia pierwszej wzmianki o Częstochowie. W tej okazji pojawił się też wtedy projekt Twarze Przyszłości, który miał wskazywać osoby, ambasadorów Częstochowe, osoby młode do lat 40, którzy już coś osiągnęli. Wśród tych osób znalazło się wiele takich, które są już znane w Częstochowie i nie tylko, ale także takie, o których częstochowianie nie słyszeli, a powinni usłyszeć. W sumie pojawiło się 88 wizytówek. Mogę już powiedzieć, że jest to 88 wizytówek, dlatego że na początku stycznia opublikowaliśmy ostatnie 8 twarzy. Te 8 twarzy wybierała kapituła spośród propozycji, które nadesłały częstochowianki i częstochowianie. Jako pierwszą chciałabym wymienić Agnieszkę Włodarczyk, anestezjologa. Jako drugą panią Annę Fochtmann, która obraca się w zupełnie kosmicznych klimatach, mianowicie pracuje w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ponadto jest Katarzyna Przybyła, która z kolei jest architektem habitatów. Co to są habitaty? Zapraszam na stronę twarzeczestochowa.pl. Powiem tylko, że jak mamy kosmiczne klimaty, to mamy też podwodne klimaty. Na koniec Paulina Taranek, malarka, ale także konserwatorka sztuki. Czas na panów. Jako pierwszy Cyprian Baszyński, muzyk jazzowy. Ponadto mamy tam Michała Liberdę, który zajmuje się drukowaniem 3D, jest jednym z prekursorów drukowania 3D. Mamy Macieja Klekowskiego, mistrza szachowego, a na sam koniec znowu sztuka, czyli Michał Roth, pianista, którego mogą już częstochowianie rozpoznawać, bo grał w Częstochowie, ale także już i poza.